Od kilku tygodni na naszych webinarach omawiamy sobie spółkę General Electric i jedną ze spółek z indeksu amerykańskich Blue Chipów. To spółka, która po takiej silnej przecenie od 2016 roku, od połowy 2016 roku, z poziomów 32 dolarów do prawie 5 dolarów została przeceniona. Wynikało to z faktu, że ten gigant, który praktycznie działa w każdym obszarze gospodarki, czy to w ubezpieczeniach, czy w głównej działalności energetycznej, produkcji silników odrzutowych, właściwie nie ma obszaru gospodarczego, w którym spółka nie byłaby aktywna. Stąd te kłopoty, takie silne rozproszenie spowodowało to, że wyniki finansowe były fatalne. Nowy dyrektor, który nastał, zaczął pozbywać się ciążącego balastu. On się pozbywał już pod koniec 2019 roku, gdzie akcje spółki rosły do 13 dolarów, po czym na pandemii spadły do 5,5 dolara. Uklepane dęko właśnie na tym poziomie oraz ostatnie wzrosty spowodowały to, że wychodzimy powyżej 200 okresowo średniej kroczącej, a ostatnia faza spadków, czyli od 2018 roku, odbyła się na dywergencji pozytywnej na oscylatorze MACD. MACD wzrastał, a cena akcji spadała. W tej chwili na wykresie tygodniowym wychodzimy powyżej zera. Zarówno histogram, jak i MACD i linia ceny wychodzą powyżej zera, to też należałoby się spodziewać większego odbicia. Dokąd? No, pierwszym takim poziomem, gdzie nawet w ruchu korekcyjnym miałoby być to wykonane, to jest poziom 11,80 dolarów. Jest to 23,6 zniesienia FIBO oraz drugi poziom korekcyjny 38,2 zniesienia FIBO, cena 16 dolarów za walor. Na wykresie dziennym od dołków cały czas spinamy się do góry, testując pokonany szczyt w ruchu korekcyjnym. Rynek bardzo ładnie układa się półkami. No i ostatni tydzień, środa, czwartek i piątek, wybity kolejny szczyt, a więc pierwszy target dla byków 11,37 jest już praktycznie w zasięgu ręki. Kolejnym poziomem to poziom blisko 12 dolarów i następnym 13,77. Są to szczyty z października 2018 roku. Na wykresie dziennym już dawno wyszliśmy powyżej zera na MACD, zarówno histogram, jak i cały MACD oraz w dalszym ciągu możemy spodziewać się wyjścia w górę. To też rozsądnym byłoby podkupywanie tej spółki w spadku w stronę ostatniego wsparcia, a w przypadku jego pokonania w stronę 9,28. Linia trendu wzrostowego bardzo mocno na wykresie dziennym w tej chwili przyspiesza. Jest to jeden z tych walorów, który jak popatrzymy na okres pandemii, zaczyna odrabiać bardzo dynamicznie straty w stosunku do swojego głównego indeksu Dow Jones. Poprawa w przepływach pieniężnych sugeruje, że w dalszym ciągu powinniśmy się spinać na wyższe poziomy w stronę tych 14 dolarów. Na wykresie godzinnym optymistycznym jest to, że po wyjściu powyżej zera cały czas poziom ten utrzymywany jest jako wsparcie, które współgra z dołkami
z których następuje odbicie. Dwustuokresowa średnia krocząca w dalszym ciągu wskazuje na to, że zarówno w średnim, jak i w krótkim terminie ten walor powinien rosnąć. Dopiero wybicie ostatniego dołka przed szczytem może spowodować głębszą korektę w stronę 9 dolarów oraz do domknięcia luki na poziomie 8 dolarów 12 centów.